Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Poziomka, a oto świąteczne życzenia dla Was. Z racji tego, iż niedługo mamy święta Bożego Narodzenia, chciałabym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Abyście spędzili ten czas w gronie przyjaciół, najbliższych, rodziny, abyście nie stracili żadnej wolnej chwili. Dużo śniegu, miłości, radości, pięknych wspomnień, a przede wszystkim uśmiechu na twarzy. Aby pomimo niepowodzeń losu lub złego humoru docenić te chwile, które mamy. No bo popatrzcie, jeżeli macie zły humor, to są możliwe tylko dwie opcje. Zawsze mogło być gorzej, teraz może być już tylko lepiej. Niech te święta szklanka będzie dla Was do połowy pełna. Kapusty, suszu, kompotu, chałki, żurku, jedzenia. Aby czas z rodziną spędzony był wyjątkowy. Jako gamer to życzę Wam oczywiście dużo, ale to dużo gier. Ale także czego sam sobie życzycie, marzycie. I pamiętajcie, największym prezentem dla kogoś innego nie musi być jakaś rzecz materialna. To możesz być właśnie Ty. Jeżeli kogoś naprawdę lubicie, przyjaciel, przyjaciółka, chłopak, dziewczyna, mama, tata i nie mieliście jakiegoś pomysłu na prezent, albo nie wyrobiliście się, albo nie wiecie co zrobić, to myślę, że dla kogoś prezentem będą zwykłe, a nawet właśnie niezwykłe życzenia i słowo dziękuję, że jesteś. Przecież o to chodzi w świętach. Liczy się rodzina, przyjaciele, bliscy. Niestety nie każdy może coś takiego odczuć. Różne przypadki chodzą po ludziach. Nie każdy ma dom, rodzinę. Pamiętajmy zawsze o takich osobach. Jak zawsze jest jakaś zbiórka w sklepie przed świętami i zbierają powiedzmy na biednych, na dzieci z domu dziecka, to nie odwracajmy się tyłem. To też na przykład tyczy się zwierząt. Też nie porzucajmy ich, jeżeli nie mają schronienia, nie mają co jeść, to też zawsze chyba nie szkodzi nam rzucić jakiś resztek z naszego obiadu lub czegokolwiek. Święta jest to czas cudów, czas kiedy każdy się zmienia. Także my wykorzystajmy ten czas i bądźmy czyjąś gwiazdką. Wiadomo, że nie każdy święta świętuje, bo wiary są różne. Mimo wszystko uważam, że nikt w ten dzień nie powinien być sam. Święta są czasem cudów. Na przykład cud numer jeden. Ubrałam sukienkę na odcinek. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Ubrałam sukienkę. Dowód, że to sukienka? Chcecie dowodu? Chcecie dowodu? Proszę bardzo. Wszystkim bez wyjątku chcę życzyć wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Ale ja nie jestem tu sama. Z racji tego, iż dzisiaj w szkole miałam wigilię klasową, w ogóle nie planowałam brać ze sobą kamery do szkoły. A jakoś tak wyszło, że ją wzięłam i taki pomysł na poczekaniu mi przyszedł, kiedy Kuba bawił się kamerą. Zaraz usłyszycie także życzenia od moich znajomych. Co prawda nie wszystkich znacie, ale oni tak jakby znają Was, dlatego że rozmawiam z nimi także o YouTube, także chcieli Wam życzyć wesołych świąt. Niestety nie dam rady wepchać ten filmik wszystkich moich znajomych, no bo są tak jakby z różnych części świata, ale moich bardzo dobrych znajomych ze szkoły zobaczycie właśnie na tym filmie. Ogólnie to chciałam dać wszystkich, którzy byli na odcinkach, no ale niestety nie do końca nam to wyszło. Mimo wszystko część ekipy od Lola, która nie będzie na tym filmie, życzy Wam wszystkim wesołych i spokojnych świąt. Także nie zostało mi nic innego, niż się z Wami pożegnać i powiedzieć chyba już ostatni raz. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Patryku! Wesołych świąt! Co na teraz? Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim widzom najlepszej youtuberki na YouTubie. Na razie. Ale zbliżenie na moim pokoju. No, dobra, świąt najlepszy świąt! Wesołych świąt! Cześć, siema, siemanko, z tej strony Noheo, a dzisiaj chciałbym Wam złożyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam dużo szczęścia, radości, pomyślności, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i radości i dużo gości. Drodzy widzowie Poziomeczki TV, najlepszej youtuberki, jaka kiedykolwiek stąpała po arenie YouTube'a. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych i abyście nigdy nie nudzili się oglądając Poziomeczkę. Mówię to ja, Filip Kowalówka. Drodzy widzowie Ani, chciałbym życzyć Wam wesołych, miłych, przyjemnych, rodzinnych świąt.
Boże, jak sztucznie. Nie no, teraz tak na serio. Chciałbym życzyć wam miłych, wesołych, radosnych, rodzinnych świąt, bo to przede wszystkim, żeby pod choinką było dużo prezentów takich, jakich sobie zażyczyliście i wesołych świąt.